W dzisiejszych czasach, kiedy bezpieczeństwo staje się priorytetem dla wielu z nas, coraz częściej zastanawiamy się nad zainstalowaniem systemu alarmowego w naszym domu czy mieszkaniu. Pytanie: ile kosztuje system alarmowy? jest równie ważne, co wybór odpowiedniego sprzętu i firmy instalacyjnej. W tym filmie przyjrzymy się bliżej, jakie są koszty związane z montażem alarmu do domu jednorodzinnego oraz do mieszkania, uwzględniając różne potrzeby i możliwości. Zacznijmy od podstaw. Koszt systemu alarmowego zależy od wielu czynników, takich jak wielkość obiektu, rodzaj i ilość czujek, jakość sprzętu, a także doświadczenie i uprawnienia firmy instalującej system. W przypadku małych mieszkań wystarczy montaż kilku czujek, natomiast w domu jednorodzinnym potrzebnych jest znacznie więcej punktów zabezpieczeń. Czujki, które są oczami każdego systemu alarmowego, mogą reagować na ruch, ale dostępne są również czujki otwarcia, dymu, gazu, czy nawet zalania wodą. Wybór odpowiednich czujek powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i specyfiki danego obiektu. Rozpoczynając od mieszkań, koszt najtańszych instalacji alarmowych obwodowych zaczyna się już od 1200 zł wraz z montażem. W skład takiego systemu wchodzi centrala alarmowa, obudowa, akumulator, sygnalizator zewnętrzny oraz kilka czujników ruchu, które mają za zadanie objąć zasięgiem całe mieszkanie. Systemy bezprzewodowe, oferujące większą elastyczność i łatwość instalacji, są o kilkaset złotych droższe. Jeśli jednak zdecydujemy się na rozbudowanie systemu o czujniki otwarcia na oknach i drzwiach, ceny instalacji mogą przekroczyć 2000 zł. Warto zwrócić uwagę, że przedstawione ceny nie obejmują kosztów związanych z instalacją kabli. Finalna kwota znacząco zależy od wybranej metody montażu istnieje możliwość ułożenia kabli bezpośrednio na ścianach przed nałożeniem tynków, co jest jedną z opcji. Alternatywnie, kable mogą być układane na już wykończonych ścianach, gdzie zostaną zakryte estetycznymi listwami maskującymi. Kolejną metodą jest wmurowanie kabli w ścianę, co pociąga za sobą konieczność późniejszego gipsowania i malowania, aby przywrócić ścianom pierwotny wygląd. Przechodząc do domów jednorodzinnych, podstawowe instalacje alarmowe są wyceniane w podobny sposób jak w przypadku mieszkań, ale z uwagi na większą ilość czujników ceny są odpowiednio wyższe. Najtańsze rozwiązania zaczynają się od około 2000 złotych przy czujkach ruchu, natomiast systemy z dodatkowymi czujnikami otwarcia mogą kosztować od 3 do nawet 6000 zł. System alarmowy może zostać także rozbudowany o dodatkowe urządzenia, takie jak czujki ruchu zewnętrzne, czujki zalania wodą, gazu, dymu, czadu, specjalne czujki ruchu niereagujące na małe zwierzęta, dodatkowa klawiatura czy moduł komunikacji GSM. Wymienione elementy zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowania, ale również podnoszą koszty instalacji, które mogą przekroczyć 10 tysięcy złotych. Jeśli chcesz zapoznać się z ofertami w swojej okolicy, to w opisie pozostawiam przydatne linki. Zobacz też inne wyceny i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.